Magnusson. Nie, to nie jest król wikingów, tylko indyjski czempion, prosto z półki w Castoramie. To również kopia Stanleya z serii Bailey. Koszt to 80 zł plus połowa życia poświęcona na doprowadzenie tego narzędzia do stanu używalności. Hinduski producent uznał, że nazwa Magnusson brzmi światowo, albo nie wiem, europejsko. Chociaż Hindusi pewnie nie mieli wpływu na marketing produktu. Kupiłem, bo aż mnie swędziało, żeby się nad Magnussonem popastwić, ale jak się okazało, nawet to struga sosnę, sośnika. Strugnie dęba? Dębinę? Jak myślicie? Oto nasz rodzinny stolik kawowy. W sumie to nikt na nim kawę nie pija. Za to jest doskonałym miejscem do odkładania papierków po cukierkach i kart z Pokemonami. Ma się rozumieć, że to moje dzieło z okresu fascynacji stylistyką Leaf Edge. Blad to lita deska dębowa, która pochodzi ze środka pnia. Dębowego. To znaczy zawiera rdzeń i tego nie lubimy oraz resztę. To lubimy. Pysznie usłojone drewno o najlepszej charakterystyce. Wizualnie i mechanicznie. Nie wszyscy lubią te plamki zwane błyszczem, ale ja je uwielbiam. Tak jak uwielbiam celulit mojej żony. Ta deska, zanim została blatem stolika, przeleżała sobie w suchej altanie przez kilkanaście lat. Stąd nawet zawierając rdzeń, nie jest już tykającą bombą. Co miało pęknąć, to pękło i zapracowało. Szast prast i zrobiłem stolik. Wiadomo, krawędzie to ociosane obliny, widoczny biel, który w tym przypadku jest szary. Sztorce przycięte zgrubnie i pozostawione naturalne. Ozdobne wpustki, które jednocześnie sprawiają wrażenie, że zabezpieczają pęknięcia przed dalszym pękaniem, chociaż nic to już raczej nie powinno pęknąć. Wszystko to ładnie. Ale mi się znudziło. Moda na Leaf Edge powoli przemija, a w moim salonie straszy stolik, który wygląda jak drzwi od stodoły. Z ogonem latawca. Plan jest taki. Robimy z tego w miarę regularny blat, z lekkim twistem oczywiście, bo w 5M2 nic nie może być normalne. Strugamy powierzchnię na gładko, nanosimy olej i tutaj nasz Magnusson musi się wykazać. Zobaczymy, jak sobie poradzi z tym zadaniem. Wymagam strugania bez wyrwań, bo nie zamierzam już nic szlifować. Jeżeli struganie zakończy się sukcesem, o ile zakończy się sukcesem, jeżeli nie, to mamy sprawdzonych zawodników, którzy dadzą radę na pewno. Stolik wykończymy olejem i czarnym woskiem. Tak, dobrze słyszeliście. Niespodzianka. Dla mnie również. Strug ostrzę standardowo, na olejowym Nortonie. Muszę się odezwać do Nortona, bo zaczynam im robić reklamę za free, chociaż... Kiedyś dzwoniłem, bo potrzebowałem na szybko większej ilości kamieni dla uczestników warsztatów. I wiecie co? Nawet nie wiedzieli, że mają w ofercie kamienie z serii India. Przynajmniej w polskim oddziale Nortona. Oj, Nortonie. Stolik będzie znacznie węższy i trochę krótszy. Zamierzam zostawić ten nieregularny sztorc i trochę pogłębić to pęknięcie. Z drugiej strony również trochę go skrócę od strony sztorca. Tak zostanie. Nie ma już odwrotu. Tak się w dębinie zachowuje dobrze naostrzone dłuto. Nawet tak tanie jak Irwin.
Przekonajmy się, co to cudo potrafi. Walczę z tym blatem przez dłuższą chwilę. Może nie z blatem, tylko ze strugiem i z nożem. Muszę się przyznać do tego, że troszkę oszukałem, ponieważ od razu wiedziałem, że oryginalny odchylak, który był w tym strugu fabrycznie, był kompletnie do niczego. Był źle wygięty i po dokręceniu śruby całość wyginała się w banana i wiedziałem, że to nie ma w ogóle racji bytu. Dlatego wymieniłem odchylak na Stanleyowy z czwórki Stanleya. To trochę poprawiło sytuację, ale ogólnie no, nóż ostrzyłem już 4 razy. Myślę, że blat jest ogarnięty jako tako, ale no to jest walka. I to trochę taka walka, bym powiedział, nierówna. Zobaczymy, co będzie dalej, ale no tak. Poderwanie. Spróbujemy je wyeliminować. Na dzisiaj koniec. Olej musi wyschnąć. Zawsze stosuję zasadę, nigdy się nie spiesz. Jutro również możesz wszystko spiertego. Gdybym miał się pokusić o podsumowanie, to Magnusson nie jest totalnie beznadziejny. Zdarzało mi się widzieć i używać strugi, dla których w ogóle nie było nadziei. Czy jest to strug na początek? Uważam, że nie. Nie ma jedynego dobrego strugu na początek. Potrzebujemy kilku, bo proces strugania jest etapowy i na każdym etapie stosuje się inne narzędzie. Dobrym rozwiązaniem, jeżeli ktoś się zdecyduje na ręczną obróbkę, jest skompletowanie kilku drewnianych strugów, równiaka, spustnika, gładzika na koniec. Praktycznie wszystkie nowe strugi z tej półki cenowej to kupowanie kota w worku i warto przed zakupem dokładnie obejrzeć wybrany egzemplarz, ale na miejscu, dokładnie. Prostopadłość ust jest istotna, ogólny stan mechanizmów, noża z odchylakiem, wszystkich tych elementów, które są ruchome. Wiem, że nawet w przypadku Stanleya zdarzają się totalne wpadki. W mojego Magnussona włożyłem trochę pracy,
żeby go przygotować do strugania. Dzięki temu w ogóle działa. A wyobraźcie sobie, co by było, gdyby wymienić nóż na zestaw hoka razem z odchylakiem. Do tego czereśniowe pochwyty wykończone olejem True Oil, poprawiony korpus, nowy, porządny japanin, ale taki Łukasz. Prawdziwy. Poczekaj. Wyprowadzone na magnesówce skrzydełka korpusu. Może nowy widelec wysuwu noża? Łukasz, nie! Poczekaj! Docisk noża w mosiądzu. Może jakaś grawerka na docisku. A koniecznie nowa dźwignia regulacji lateralnej.